Dzień dobry. Ach, jaki ten park był kiedyś piękny. Niedźwiedzie, pawie. Ach, teraz też jest piękny. I niestety na pawia też można natrafić. Kiedyś samochody nie wjeżdżały do parku. Teraz też tak powinno być. Nie wolno, to nie można. Nie wjeżdżały, bo nie było wtedy samochodów. To i zakazu nie było. A teraz jest i samochody też. Droga po parku nie jest usłana różami. W Funduszu Obywatelskim coś było o rewitalizacji tego lasu. Ale jak po tym jechać? Zajrzyjmy do przewodnika po miejskiej dżungli. Stopniał śnieg, ale w Kaliskim Parku spod śniegu wyszły ślady opon. Zobaczymy, kto może wjeżdżać do parku. Mamy znak B1, który mówi nam wyraźnie, że jest zakaz wjazdu do parku w obu kierunkach. Za wyjątkiem służb dbających o zieleń, wywożących nieczystości oraz samochodów uprzywilejowanych. Również w regulaminie parku możemy przeczytać w punkcie 7, jakimi pojazdami możemy się po parku poruszać. Chodźmy dalej, poszukajmy tych śladów. Zapytaliśmy pana prezydenta, kto może poruszać się po parku samochodami. Otrzymaliśmy odpowiedź. Ponieważ dotychczas Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu nie wydał opinii w sprawie dojazdu do restauracji KTW, zezwolenia takie nie zostały wydane. Czyli wiemy jednoznacznie, że tylko służby uprzywilejowane mogą wjeżdżać do parku. To nie jest problem tylko KTW. Do parku chciałyby wjeżdżać autobusy, które przywożą dzieci do Centrum Kultury i Sztuki. Chcieliby wjeżdżać rodzice, którzy przywożą dzieci do przedszkola. Nie wiem. Tutaj mamy asfalt, ale to jest alejka parkowa, po której też nie można jeździć. Pięćdziesiąt kroków. Tyle dzieli KTW od parkingu przy teatrze. Może to jest rozwiązanie. Może tutaj zrobić parking dla samochodu dostawczego, dla kawiarni w parku. Ponieważ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wydał nadal opinii w sprawie wjeżdżania samochodami do parku, apelujemy do policji i do Straży Miejskiej, aby zwracały uwagę, kto do tego parku wjeżdża. Jaka jest droga, jak jedna jest ziemia, a każdy inaczej może nią iść. Droga jest jedna, a ciągle się zmienia. Winogron lub wino, ziarenko lub kisz, 13 ostatniego i pierwszego.